Tak, my możemy zgasić światło. No i witam jeszcze raz Państwa. Nie zdążę powitać wszystkich, ale może powitam chociaż osoby z tytułem doktora. Tak? Witamy jeszcze raz i przedstawiamy wszystkim doktora Wojciecha Bobera. Tutaj z naszego właśnie zakładu etyki, który jest naszym opiekunem naukowym. Witamy doktorów Zbigniewa Rusinowskiego i Michała Kasprzaka, ogromne filary warszawskiego transhumanizmu. I witamy wszystkich. Witamy też prezesa warszawskiego transhumanizmu Mateusza Łukasiaka, bez którego ta konferencja by się nie odbyła. I generalnie życzymy sobie, żeby ogromny, wysoki poziom dwóch ostatnich wystąpień się utrzymał. Staraliśmy się, żeby konferencja różniła się od innych konferencji doktoranckich właśnie tym, że jest jakiś poziom i nawet ciasto upiekła osoba będąca wykładowcą. Więc na ten temat. Teraz będzie prezentacja o wojnie, więc ponieważ prezentacja nie będzie może jakoś bardzo lekka, to na początek żarcik, ale żeby nie wyjść z klimatu, to żarcik będzie o amputacji. Wideo przechwycone w porzuconym obozie talibów. Amerykański patron pieszy idzie drogą w górach, wybucha mina pułapka, żołnierz idący na przodzie traci nogę, kurz zamieszanie, kurz opada, widać, że ten leży oszołomiony, w pewnym momencie wstaje, wyciąga nogę, przykręca ją sobie i zaczyna dalej walczyć. I w tym momencie dwóch ludzi, którzy to mają komentować, bo to na YouTube'a idzie talibańskiego, tak? Dwóch komentatorów baranieje i jeden mówi do drugiego, a mówiłem, że Robocop wszystko prawda. tak, więc dziś będziemy mówić o stosunku transhumanizmu do wojny. To jest temat, który w literaturze transhumanistycznej, czy to naukowej, czy to popularnej, jest niezwykle zaniedbany. Ponieważ jak się wpisze transhumanizm i wojna w Google Scholar, to wyskakuje przede wszystkim rumuńska publikacja pokonferencyjna, jako jedyny związany z tematem tekst naukowy. Dobra publikacja, jak na pokonferencyjną, ale bez przesady, tak? Temat jest ogromny. Żeby móc w ogóle powiedzieć o transhumanizmie, o jego stosunku do wojny, a przede wszystkim do nadchodzącej rewolucji robotycznej wojskowości, jak twierdzą eksperci jednej z trzech największych rewolucji w historii wojskowości obok wynalezienia broni palnej i broni atomowej, musimy najpierw bardzo krótko powiedzieć, podać definicję transhumanizmu i definicję wojny, żeby je zoperacjonalizować. Ale najpierw takie marzenie, które zawsze chyba gdzieś tam w tle wojny występuje. Czy wojny nie można by zastąpić czymś innym? Czy przywódcy państw nie mogliby ze sobą zagrać w szachy? Albo wyzwać się jeden na jeden, jak to czasem w średniowieczu bywało? I oczywiście takie marzenia nigdy się nie spełniały, ponieważ z punktu widzenia teorii gier, w tym momencie, kiedy ktoś postanowił po przegraniu takiej gry w szachy, czy na przykład takiego pojedynku, ktoś postanowił powiedzieć raz, dwa, trzy, odpadam z tej gry i wyciągał ostatni argument królów w postaci armat, to nie można było inaczej postanowień tej gry, tej umowy enforcować, niż za pomocą właśnie armat, tak? I jakby siła fizyczna po prostu gro teoretycznie musi się spotykać z odpowiedzią, a jedyną dobrą odpowiedzią, skuteczną odpowiedzią na nią, przynajmniej krótkoterminowo, jest więc siła fizyczna. Zatem to marzenie o grze w szachy zastępującej wojnę nigdy się ludzkości nie spełniło, ale jak pokażę Państwu, dzięki postępowi technologicznemu naprawdę ma szansę się spełnić i to w niedalekiej przyszłości. Jeśli oczywiście podejmiemy szereg odpowiedzialnych, wyważonych i niełatwych do przeprowadzenia kroków. Teraz tak, przepraszam za tło, to miało być zupełnie inne. Zdefiniujmy transhumanizm. Po pierwsze, negatywny program transhumanizmu, który tutaj widzimy. Starałem się robić szeroki, inkluzywny program, żebyśmy się wszyscy mogli zgodzić, także Kamil Muzyka. Tak. I pozytywny program transhumanizmu. Także starałem się go robić szeroko i inkluzywnie.
mogą być co do tego największa różnica, którą tutaj zauważam, to jest to, że część z nas uzna, że to jest prawo człowieka, żeby realizować ten pozytywny program, a część z nas uzna, że to jest obowiązek, może zły patron jak dla etyka wojny, ale naprawdę chory fanatyk, ale bardzo mądry człowiek i na poziomie metastrukturalnym wiele możemy się od niego nauczyć. I teraz tak, jeśli transhumanizm bierze w ogóle jakieś stanowisko wobec wojny, to tak jak ostatnio Harari, traktuje ją jako plagę. I traktuje ją jako plagę, którą już przezwyciężyliśmy. To nie jest pogląd jedynie Harariego, to jest obecny dzisiaj w nauce pogląd. Znamy słynną książkę Pinkera na temat przemocy i spadku jej częstotliwości i także jakościowego spadku przemocy, tak? Jeszcze lepiej pisze o tym Jared Diamond w swojej genialnej Biblii antropologa i jeszcze bardziej przekonująco pokazuje upadające poziomy przemocy. Ja w ogóle przepraszam Państwa, bo za chwilę zaczną się pojawiać moje tezy. I każde jedno zdanie, które będzie na slajdzie, to jest super kontrowersyjna teza, która wystarczyłaby na temat konferencji naukowej. Ale ja staram się być trochę generalistą i żeby powiedzieć coś ciekawego jako generalista, bo niestety specjalistą jestem od tylko bardzo wąskich dziedzin, to będę musiał przyjmować te tezy bez dyskusji tutaj za jakoś pewne premises, tak? Więc wybaczcie mi to, a w kuluarach bardzo chętnie odpowiem na wszystkie zarzuty. Ci trzej myśliciele wpisują się w prąd myślenia o czasie po drugiej wojnie światowej jako o tak zwanym długim pokoju. To jest skala logarytmiczna. Niebieska linia to są śmierci w czasie wojen. Czerwona linia to są śmierci ogólnie, dopiero rozróżniamy śmierci żołnierzy i cywili. My jesteśmy w stanie sobie to metodologicznie zrobić około roku 1900. Więc jak widzicie Państwo, ponieważ to jest skala logarytmiczna, tu z pierwszą rewolucją wojskową po wynalezieniu Place Italienne, po wynalezieniu okrętu wojennego Man of War i po wynalezieniu broni palnej na szeroką skalę, straty zwiększają się ogromnie. Tak, czemu ja to robię, skoro mam serię? Tak, straty zwiększają się ogromnie, natomiast podnoszą się po drugiej wojnie światowej, natomiast potem spadają dwa rzędy wielkości do poziomu mniej więcej pół śmierci na 100 tysięcy osób, a nie 10 śmierci na przykład, czy 20 śmierci na 100 tysięcy osób. Tylko że jest jeden wielki, ogromny problem z długim pokojem jako pojęciem. To jest, ja to lubię nazywać taką metafizyczną hipoteką, tak? Takim kredytem. Ogromne straty w bliskich światach możliwych. O co chodzi? John Kennedy stwierdził kiedyś, że prawdopodobieństwo wojny nuklearnej w kryzysie kubańskim ocenia na 1/3. Załóżmy, że pomylił się o rząd wielkości. To było 3%, tak? A takich momentów zapalnych jak kryzys kubański w trakcie wojny zimnej mieliśmy 5. To znaczy, że 15% bliskich nam światów możliwych spotkało się z nuklearną apokalipsą, to jest zginęła większość ludzkości, a to, o czym Bostrom mówi jako Humanity's Cosmic Endowment, zostało albo zaprzepaszczone, albo bardzo mocno ograniczone, bo cofnęliśmy się technologicznie o pokolenia. I w związku z tym, póki długi pokój, póki głównym czynnikiem powodującym istnienie długiego pokoju jest tak zwana doktryna MET, czyli wzajemnego zniszczenia nuklearnego, jakby co? Mutually Assured Destruction. To póty długi pokój tak naprawdę nie rozwiązuje problemu wojny, tylko po prostu substytuuje pewne ryzyko egzystencjalne za mniejszą ilość realnych zgonów i realnego cierpienia. Ale ja nawet nie jestem pewien, czy my moralnie mamy prawo, szczególnie jeśli chodzi o nasze obowiązki wobec przyszłych pokoleń i bytów przyszłych, czy my moralnie mamy prawo brać takie kredyty. Po drugie, pojawiają się inne rosnące zagrożenia egzystencjalne i katastroficzne. Weźmy choćby groźbę pandemii, rozmaite zagrożenia związane z biotechnologią, oczywiście globalne ocieplenie, o którym Pentagon rozpisuje się już w co drugim ogólniku i na który się gotuje. Weźmy sam problem silnej sztucznej inteligencji, więc długi pokój, nawet zakładając, że jego podstawy nuklearne są trwałe,
wydaje się nie być tak stabilny już teraz. No i jest jeszcze problem żelaznej kurtyny pokoju. Bo ja jako etyk nie mogę się cieszyć z tego, że jest pokój z Koreą Północną, tak? Ponieważ tam po prostu są ludzie, którzy straszliwie cierpią. I ja nie wiem, czy po prostu stwierdzenie nie ma wojny, więc wszystko jest dobrze, jest to uprawnione. Bo są rzeczy, które dzieją się w trakcie pokoju, tak? Wielki głód zdarzył się na Ukrainie, wielki sztuczny głód w trakcie pokoju, tak? Mao zamordował 60 milionów własnych obywateli w trakcie pokoju. Więc to nie jest tak, że jeśli nie ma formalnej wojny, to nie ma przemocy na ogromną skalę bądź cierpienia wywoływanego przez państwa bądź organizmy im funkcjonalnie ekwiwalentne na dużą skalę. Teraz wchodzimy do definicji wojny. Będą trzy tezy. Bardziej trzy definicje, tak? Możemy oczywiście wojnę definiować na inne potrzeby różnie, ale teraz te trzy definicje myślę, że są zdroworozsądkowe. Po pierwsze, wojna rozumiana jako obecność w życiu politycznym, społecznym czy gospodarczym perspektywy użycia przemocy przez którąś ze stron sporu. I taka wojna ma żyć o wyeliminowaniu tego, być może postludzie kiedyś będą o tym marzyć, ale wyobraźmy sobie społeczeństwo Islandii jako izolowany system. Nawet w społeczeństwie islandzkim, najmniej przemocowym społeczeństwie na Ziemi, pewne rzeczy działają tylko dlatego, że jest jakaś policja islandzka. I ona ma potencjał do użycia siły. Ona zabiła bodajże jedną osobę w historii Islandii nowoczesnej, tak? Zastrzelono tylko jednego człowieka w akcji policyjnej. Natomiast taka perspektywa jest i w związku z tym z punktu widzenia teorii gier nie ma takiej sytuacji, że osoba, która odrzuci mores i islandzkiego społeczeństwa i zacznie na przykład zabijać ludzi, tak, będzie z punktu widzenia teorii gier dostawać coś za darmo, tak? Tylko dlatego, że złamie zasady. Nie, jest reakcja i jest potencjalna reakcja w postaci fizycznej siły, tak? Więc tego typu wojna rozumiana, że jest gdzieś jakiś tam aparat przemocy, który pod pewnymi warunkami może zostać użyty, to o eliminację takiej wojny raczej chyba nam nie chodzi, bo zgodzimy się, że raczej Islandia nie jest przykładem niemożliwego do zniesienia cierpienia. Tak? Natomiast wojna rozumiana jako przemoc dokonywana bezpośrednio przez ludzi. Przez ludzi, czyli ludzie są potrzebni do prowadzenia wojny. Taka wojna, i to jest moja teza, i ponieważ jesteśmy na konferencji transhumanistycznej, to nie będę teraz wyjaśniał tej tezy, tak jak wy wyjaśniacie ją normikom. Natomiast proszę sięgnąć do mojego z Wojtkiem artykułu. Proszę sięgnąć do wielu innych artykułów, które mogę Państwu podesłać. Zgadzają się wszyscy eksperci wojskowi i inni. To jest oficjalna już doktryna największych armii świata. Będzie robotyzacja armii. Na razie się nie mówi o robotyzacji w sensie robotyzacji autonomicznej, tak? Ale do tego dojdzie. Na razie się mówi po prostu o robotyzacji w sensie robotach zdalnie sterowanych przez ludzi. Ale to jest tylko faza przejściowa. Będzie w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat całkowita robotyzacja wojny. I to nie jest rzecz nowa w historii wojen. Bo już był jeden organizm biologiczny, zdolny do cierpienia, mający status moralny, który wydawał się nam zupełnie nieodzowny do prowadzenia wojen, a który został zupełnie wyeliminowany. I tutaj nic nie będzie widać. Ale to jest taki piękny obraz pokazujący ostatnią szarżę kawaleryjską na zachód od Wisły. W 30 marca 1918 roku 150 koni, 150 ludzi. Przeżyły 4 konie, ludzie mieli straty 75%. Wykonali zadanie taktyczne. Bardzo dużo krzyży za odwagę. Natomiast konie też dostały krzyże? Nie, właśnie teraz psy dostają krzyże już i to jest słuszne oczywiście, ale wtedy nie było tego. I delfiny też dostają krzyże. Tak, więc nie jesteśmy po prostu born to kill, jak to się uważa w kulturze popularnej. Nawet nie jesteśmy born do tego, żeby sterować dronem, ponieważ po prostu, nie wiem, prędkość przesyłu danych na naszych nerwach, tak? Więc jeśli nie dojdzie do jakiejś strasznie radykalnej augmentacji, gdzie ta prędkość stanie się bliska do prędkości światła, to choćby już dlatego nie nadajemy się do wojny,
Na przykład Amerykanie mają już sztuczną inteligencję, która na symulatorach lata z myśliwcami. Czołowy szef szkolenia pilotów F-16 polatał z nią pół roku, ale nie, że ją uczył, bo to była sieć neuralna, nauczyła się sama. On latał przeciwko niej pół roku, teraz się leczy na depresję. Naprawdę, bo to było, jest współautorem artykułu, który mogę Państwu wysłać. Po prostu powiedział, że to było tak upokarzające doświadczenie dla niego jako człowieka. Przegrał za każdym razem, przegrywał coraz szybciej. W pewnym momencie przerwał eksperyment, powiedział, że to już nie ma sensu. Powiem krótko, jeśli auta jeżdżą same, i to już wszyscy widzimy na własne oczy, tak? Jeśli karabiny strzelają same, no to jaki jest problem załadować karabin na auto? Proszę Państwa, weźmy poważnie, tak? Teraz, trzecie. Wojna to jest eliminacja tego rodzaju wojny, w tej definicji najbardziej nas interesuje. Wojna rozumiana jako przemoc dokonywana bezpośrednio przeciwko ludziom, której przedmiotem są ludzie, nieważne czy żołnierze i cywile, człowiek jest człowiekiem, tak? I też uważam, i to będzie nas interesowało w tej prezentacji, że to może zniknąć w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, oczywiście pod pewnymi warunkami. Tutaj jest znowu pytanie Kanta słynne, co przyniesie rewolucja militarna, jego słynny żart, wieczny pokój czy wieczny odpoczynek. I tu miał być Obi-Wan Kenobi, który tłumaczył nam, że szczególnie w naukach wojskowych, ale chyba w etyce i wszystkich innych naukach, jeśli ktoś Państwu mówi, że będzie jakieś magiczne rozwiązanie, które rozwiąże 100% problemów, albo że jakaś zmiana będzie wyłącznie zła, albo że jakaś zmiana będzie tylko dobrą zmianą, to bezczelnie że są zawsze trade-offy, zawsze wymienia się jakieś wartości za jakieś wartości, ale jak mówi bardzo mądry człowiek, ojciec ekonomii behawioralnej Daniel Kahneman ostatnio powiedział na jednej konferencji naukowej, Państwo sobie myślcie, jeśli to Was motywuje, że wyeliminujecie 100% jakiegoś czynnika, 100% jakiegoś zła. Jak wyeliminujecie 3% w małej grupie, to zmieniliście życie ludzi. Jak wyeliminujecie 5% w skali kraju, to zmieniliście życie tysięcy. 5% to jest to, na co możecie liczyć, a jak Wam pomaga w osiągnięciu 5% to, że myślicie, że zmienicie 100, to jest takie piękne dla Państwa kłamstwo i sobie w nie wierzcie. Więc porozmawiamy o tym, jak może ta rewolucja robotyczna, przynosząc złe i dobre rzeczy, bardzo złe i bardzo dobre rzeczy w różnych społeczeństwach, w różnych krajach, jak to zrobić, żeby wyszła na plus. A zatrzymać jej się nie da, nie jesteśmy w stanie tego powstrzymać. Powód jest prosty. Takie kraje jak Rosja i Chiny już w nią są mocno zainwestowane. Nie ma żadnych mechanizmów, żeby je zmusić, żeby przestały to robić. Musielibyśmy grozić wojną nuklearną, a grożenie wojną nuklearną, proszę Państwa, komuś, no to jest chyba najgorsze etycznie, co można zrobić już w ogóle z punktu widzenia transhumanizmu. Koniec cosmic endowment, tak? Więc jak to zrobić, żeby to był bardziej wieczny pokój niż wieczny odpoczynek? Tu Lacina i Grigisz, tacy największe autorytety, jeśli chodzi o demografię wojenną, zrobili taki, moim zdaniem, wyczerpujący diagram przyczyn, dla których coś się dzieje. I tu możemy pod śmierć, możemy podstawić kalectwo, możemy podstawić cierpienie, możemy podstawić gwałt. Dowolną złą rzecz, która dzieje się na wojnie, struktura jest taka sama. Czyli po pierwsze, bitewne śmierci, tak? Śmierci wywołane w samych walkach. Po drugie, nakierowana na kogoś bezpośrednio, na kogoś, kto już nie może się bronić przemoc, tak jak na przykład ludobójstwo. Po trzecie, rozpad państwowy powodujący anarchię. I po trzecie, rozpad struktury państwa, czy struktur jakichś, powiedzmy, medycznych najczęściej, który prowadzi do ogromnych strat. I na przykład weźmy sobie Państwo sytuację w Iranie, tak? Jak pięknie uniknęliśmy wojny, nie było żadnych bombardowań. Szkoda, że w naszym oblężeniu zmarło co najmniej kilkaset tysięcy ludzi, bo na przykład kobalt był nielegalny i nie naświetlano rakiet, tak? To jest ukryty koszt niektórych pokojów, niektórych sankcji zamiast pokoju, o których musimy pamiętać. Więc to nie tylko w wojnie, jest to non-violent mortality, tak? Nie wiem, jak można kogoś nieprzemocowo doprowadzić do czyjejś śmierci. Moim zdaniem jest to oksymoron, ale tak jest. Więc w momencie, gdybyśmy mieli robotyzację, co się dzieje z tym diagramem, jeszcze do niego wrócimy. Co nam zmieniają roboty? Tak? I teraz będziemy mówić już o autonomicznych robotach bojowych, czyli nie o silnych, ludzkich, sztucznych inteligencjach. Tak?
które podejmują autonomiczne decyzje poradne, tak? Wyobraźcie sobie Państwo na przykład delfina, które dzisiaj się stosuje delfiny do na przykład atakowania płetwonurka wroga, tak? No i ten delfin... Tak, delfin jest nawet może zbyt inteligentny na to zadanie. To jest proste zadanie. Jeśli wykryjesz coś o określonym kształcie na określonym terenie, to zjedz, tak? Delfiny spełniają taki idealny profil dla sił Stanów Zjednoczonych, że rekrutujemy spośród społeczności, które mają gangi, tak? Od gangstera do bohatera. Dwa rodzaje idealnych rekrutów, jak to uważam, jest Stanów Zjednoczonych. Więc brak niestabilności związanej ze szkoleniem i morale i rotacją załóg. Czyli nie ma czegoś takiego, że jeśli 100 naszych najlepszych pilotów zginie, to jesteśmy na kolanach. Bo program się kopiuje, tak? Jak nam ktoś skorumpuje program, to też będzie problem. Ale chodzi o to, że przestaje być człowiek, przestaje być traktowany jako zasób wojny. Dalej, większe możliwości wzajemnej kontroli między państwami. Bo skoro jest program i ten program jest podobny, to można go przejrzeć. Jest czarna skrzynka, jest grunt. Jeśli tylko ktoś chce się poddać na przykład międzynarodowej kontroli swojego uzbrojenia, to jest fizycznie możliwe, tak? A nawet jeśli ja będę chciał, żeby moja armia została poddana kontroli, to jak ja skontroluję to, czy moi żołnierze mają skłonność do popełniania okrucieństw, tak? Mogę oczywiście robić różne badania psychologiczne, ale to nigdy nie będzie tak dokładne. Ludzkie wady i okrucieństwo odpadają, gniew, nie wiem, odpada na przykład coś takiego jak gwałt. Jedna z największych tragedii wojny, tak? A później, pewność co do zachowań i ich kontrola, znowu, generalnie większa. Oczywiście program może się pomylić, program może popełnić zbrodnię, ale wtedy po prostu wycofujemy całą transzę, robimy nowy program i wiemy, że ten jeden błąd się już nie powtórzy, tak? I możliwość zaprogramowania neutralności, która jest absolutnie kluczowa, jak zaraz pokażę. Teraz tak. Później, jak chodzi o promowanie pokoju na świecie, to jest jasne dla wszystkich studentów technologii wojskowej i historii, że są okresy, w których jest łatwiej atakować, są okresy, w których jest łatwiej się bronić. Na przykład zimna wojna jest całkowicie patologicznym i poza już skalami przypadkiem sytuacji, w której totalnie każdy mógł atakować ze 100% skutecznością, a nikt nie mógł się bronić. Tak? Innym przypadkiem, który zaraz pokażę, jest okres w Europie wczesnej nowoczesności, w którym było super łatwo się bronić, a atak był praktycznie niemożliwy, skuteczny atak. I dzisiaj wchodzimy trochę w taką fazę, dzisiaj jesteśmy na tym poziomie, gdzie dzięki temu, że istnieje coś takiego jak bąbel zaporowy, dużo łatwiej jest się bronić niż atakować, tak? Więc co moglibyśmy osiągnąć za pomocą robotów bojowych? Moglibyśmy. Nie mówię, że tak będzie, nie popadamy w determinizm technologiczny. Nie mówię, jak to jest prawdopodobne, tak? Nie mówię nawet, że nie będzie z tym innych problemów, tak? Bo ja nie mówię dzisiaj etycznie, co należy zrobić. Ja mówię, że pojawiają się pewne możliwości. Jedyną moją tezą jest, że te możliwości powinny być rozważane, kiedy zaczniemy analizę moralną problemu, tak? Że o tym nie można zapomnieć. Nie, że to trzeba wprowadzać. Więc konwencjonalna replikacja wzajemnie zapewnionej destrukcji. Tak? Dzisiaj po prostu stabilność światowego pokoju odpiera się na tym, że wiemy, że jeśli ktoś postanowi rozwalić sobie rosyjską korwetę na Bałtyku, to w 5 krokach możemy skończyć z Iskanderem w Warszawie. Dla tych z Państwa, którzy nie są z Warszawy, tak, Iskander jest wycelowany w to miejsce, tak? Bo Pałac Prezydencki dostanie od razu i wszystkie ministerstwa obronne i PGZ jest też blisko, więc Iskandery po prostu tutaj są natrenowane. Natomiast jeśli mamy jakąś siłę, tak, jakieś roboty, na przykład podwodne, tak, wyobraźmy sobie stado małych, bezzałogowych amerykańskich łodzi podwodnych, one są w stanie przebywać dekadami pod wodą i na jeden sygnał zaczynają atakować chińskie statki handlowe. I po co wtedy groźba wojny nuklearnej USA-Chiny? Jak w ten konwencjonalny sposób można zagrozić
najbardziej witalnym interesom Chin i żaden władca Chin nigdy się nie zgodzi na to, żeby zablokować jego shipping, tak? Oczywiście i to jest pewny środek, który zadziała, co by się nie stało w stosunkach Stany-Chiny, tak? Nick Bostrom dużo o tym pisze w kontekście sztucznej inteligencji, czyli problemem jest to, bardzo często w teorii gier, że żaden ludzki podmiot nie może powiedzieć od razu, ja na pewno wykonam tę groźbę, tak? Natomiast tutaj, jeśli się takie podmioty nastawi, to one tam są już niezależnie od naszej woli, wykonają jakąś groźbę i wtedy jakby założyliśmy sami na siebie okowy moralne, które prowadzą nas do pokoju. A chyba każdy rząd wolałby tego typu mutually assured destruction, tak? Bo po pierwsze jest tańsza niż utrzymywanie sił nuklearnych. Po drugie, jeśli ktoś przejmie te 300 łodzi podwodnych, tak? Na przykład przez drogę cyberataku, no to skończy się to katastrofą ekonomiczną, ale nie zniszczeniem ludzkości, tak? A po trzecie, te łodzie zawsze można odwołać i użyć do innego celu, a broni nuklearnej, jak wiadomo, można użyć tylko do apokalipsy i do niczego innego. Poza tym jeszcze dochodzi aspekt moralny w etyce wojny, super ważny, że po prostu broń nuklearna, jako niezdolna z samej swojej natury rozróżniać celów cywilnych od wojskowych, jest, wiele osób twierdzi, że jest mala in se, zła sama w sobie, tak? I ja bym się może nie zgodził, ale jest w tym bardzo dużo prawdy i ten argument niesie jednak bardzo dużą moc. Później, bezstronne siły buforowe i pokojowe, tak? Dzisiaj mamy ten problem z siłami ONZ, że po pierwsze są podatne na różne rzeczy, a po drugie, jeśli jakieś państwo interweniuje w jakimś regionie, to zawsze są podejrzenia i muszą być, to jest racjonalne, o brak bezstronności. A tutaj, jeśli takich w pełni funkcjonujących robotów bojowych napchamy na jakąś strefę buforową i one są inteligentne, oni są w stanie, nie tak jak pole minowe, one są w stanie przepuszczać i respektować, jest w stanie się toczyć normalny handel, normalne życie w tej strefie i one są nastawione na to, żeby odeprzeć atak, trochę tak jak Szwajcaria w II wojnie, kogokolwiek, tak? I w tym momencie wbudowujemy, że ktokolwiek nie rozpocznie, agresor zawsze będzie miał ciężej, bo musi się zmierzyć z siłami przeciwnika, plus z neutralnymi siłami, które staną wtedy automatycznie przeciwko niemu. I zauważmy Państwo, że tak jak narody Zachodu są strasznie alergiczne, żeby rozdać chociaż trochę swojej krwi, nawet jeśli ma to uratować setki tysięcy ludzi. Mieliśmy przykład w Rwandzie, w Somalii, w Darfurze. Nie będę wymieniał dużej całej naszej hańby. Natomiast bardzo chętnie takie państwa, jak na przykład niesławna Holandia ze Srebrenicy, bardzo chętnie dadzą pieniądze. I tutaj mamy siły pokojowe, do których potrzeba tylko technologii i pieniędzy. A na to akurat Zachód zawsze da. Tak, więc tutaj ten. I później przeniesienie wojny naturalne, bez żadnych konwencji, w bardziej bezludne środowiska. Dzisiaj się nie prowadzi wojny na pustyni bardzo często, albo na pełnym morzu, albo pod wodą, albo na wysokości 20 km, albo w Arktyce. Nie dlatego, że nie miałoby to sensu strategicznego, tak? Tylko, że po prostu my jako worki mięsa bardzo słabo funkcjonujemy w tych środowiskach. Tak? Natomiast w momencie, kiedy worek mięsa przestanie być konieczny do prowadzenia wojny, wojna natychmiast rozszerzy się na te środowiska i nawet nie z przyczyn moralnych średnio działania wojenne oddalą się od najbardziej zaludnionych terenów. A tu jeszcze pokazuję z tej świetnej książki Jeffrey'a Parkera Nie można się nachwalić, tu sponsorowane dla mnie, kupił ją szef polskiego programu dronowego, mój klient. Także muszę podziękować ze sponsoring. Nie można się nauczyć więcej o nadchodzącej rewolucji militarnej i implikacjach etycznych i humanitarnych niż z tej książki. A niezwykły naukowiec, 30 lat badań. Świetnie, bardzo pisze. I tutaj mamy ostatnie to, co Vauban, francuski teoretyk militarny z XVI wieku, nazwał La Paix Carré, Dueling Field. Tak? Mamy sieć twierdz, która w Niderlandach, która izolowała Francję, Belgię i Niemcy. I ta sieć twierdz sprawiała, że agresor w zasadzie nie mógł
się przedostać i żadna agresja nie mogła zakończyć się sukcesem. I teraz pytanie, bo tutaj już wchodzimy na konwencje międzynarodowe, które jak wiadomo są notorycznie trudne. Ale pytanie, czy nie byłoby tak, że gdyby istniały środki, tak? Już gdybyśmy mieli pełną robotyczność armii, czy nie można by wyznaczyć specjalnych stref, tak? Czy nie można by po prostu na przykład bardziej zaludnionych rejonów oznaczyć jako rejonów, w których się nie prowadzi żadnych działań wojennych, tak? Bo niekoniecznie takie oznaczenie tych rejonów, tak? Musiałoby być na czyjąś korzyść. To jest klucz. Żeby to nie było na czyjąś korzyść, tak? Żeby nie było tak na przykład, że no skoro jest Luksemburg, on jest cały praktycznie miastem, to nie można w ogóle atakować Luksemburga. Tylko żeby był jakiś inny sposób, żeby ciągle ta walka militarna była miarodajna, odzwierciedlała rzeczywisty potencjał państw, ale toczyła się na terenie zupełnie pozbawionym cywilów, a tak naprawdę ludzi. I biorąc pod uwagę, że i toczymy taki pojedynek, to tak naprawdę jest mecz technologiczny, toczymy taki pojedynek, jego wynik wpływa na koncesję, oczywiście te wyniki nigdy nie będą totalne. To nie będzie tak, że totalna anihilacja jednej robotycznej armii przez drugą, więc ta jedna armia wchodzi sobie na tereny zajęte przez ludzi i robi co chce, tak? Wojny tak się po prostu nie kończą, tak? Zawsze jest miejsce na negocjacje i zawsze jest miejsce wtedy na neutralną i bardziej prawdopodobną, bo przecież bezkrwawą, tak? Interwencję innych państw, które będą realizować także swój interes i chronić swoich obywateli przez doprowadzenie do innego, gorszego dla przegranego, ale także stabilnego układu sił. No i nie starczy mi czasu, żeby powiedzieć, jakie czynniki mogą wypaczyć ten rezultat, tak? Poza oczywiście ludzką złą wolą i ideologią, która niestety panoszy się w większości państw, które będą tutaj miały wpływ. Są też pewne obiektywne czynniki, o których nawet nie możemy wiedzieć. Powiem tylko o jednym, skoro jesteśmy transhumanistami. Tempo rozwoju badań nad sztuczną inteligencją, tak? Będzie tu kluczowe, bo jeśli rewolucja nad silną AI będzie szła do przodu bardzo szybko, to będziemy chociażby z tego poziomu wchodzić na poziom zimnowojennej paranoi i jakiekolwiek inne traktaty i negocjacje między państwami będą utrudnione. Choć z tą tezą można by polemizować, bo niektórzy by mogli powiedzieć, że właśnie to przyspieszy rozwój takich konwencji, bo nikt nie będzie chciał wywołanej przez AI apokalipsy. O tym już wszystkim mówiłem, przepraszam za przekroczenie czasu, jest to ogromna hipokryzja. Jak powiedział Seneka, etyk ma być drogowskaz, nie musi iść drogą. Więc dziękuję Państwu i miłej rewolucji wojskowości wszystkim życzę. Że broń nuklearna nie ma innego zastosowania niż wojna, to akurat istnieje coś takiego jak Peaceful Nuclear Explosion. I właśnie Thomas Schelling, laureat Nagrody Nobla w 2005 roku, który właśnie dostał ją między innymi za to, że się zajmował. Tylko przerwę panu, jest już przerwa, zapraszam wszystkich na przerwę.